Jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Iden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ-626. VZ-626. Co my tu mamy? Droid taktyczny ID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż ID-9. Nie będzie łatwo się do ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten ID-10 jest... Zdaje się, że ID-10 został aktywowany zdalnie. Droidzie, wykonaj plan. Pobierz z ich komputera plany okrętu, a następnie mnie odszukaj. Uwaga, załogo! Na pokładzie grasuje wrogi droid. Przyślijcie wsparcie. Tak bym powiedział, gdyby ktoś mógł mnie usłyszeć. Nie dotykaj tego. Nie wolno tego robić. Wentylacja znów się psuje. Że nie ma nic ważnego. Zgadza. To dlaczego budują nową gwiazdę śmierci w pobliżu jego księżyca? Słyszała się księżycu tak. Dowództwo chce raportu na temat przekrojonej transmisji z Iferią. Dzięki. Potrzebujemy każdej informacji dotyczącej ataku. Ej, jak idzie deszyfrowanie? Dowództwo oczekuje informacji przed Endorem, jeśli to możliwe. Chyba dłużej niż się spodziewaliśmy. Szyfr jest wyjątkowo złożony. Postaram się przyspieszyć pracę, ale niczego nie obiecuję. Czekam tego. Nadchodzi wiadomość, bo zadzierało na chwalę. Kluczowy personel... Czego? Naszym moim celą jest kilku rebeliantów. Znajdź słyszysz? Jak to wygląda? Miałeś rację. Złącze zasilania tego ciała jest spalone. Wystarczy! Będziesz tu siedzieć, aż skończy się bitwa. Agencie Hask, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie, komandor Versio. W samo pole. Przechodzę do centrum łączności. Przyjąłem. Gdy już znajdę i zniszczę wykradzioną wiadomość Imperium, dam wam sygnał do ewakuacji. Droidzie, otwórz cele. Ej, wystarczy. Będziesz tu siedzieć, aż skończy się bitwa o Endor. Później zastanowimy się, co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho i nie konfliktuj. Rebelianci wiedzą, że dało się im pani złapać? Nawet o tym nie pomyśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich okręt. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać, musimy być subtelni. Rozumiem, pani. Wiecie już o sygnale alarmowym wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu forterowi odwrócimy uwagę Imperium. Rebelianci wciąż myślą, że nie wiemy o Sulu. Mają pojęcia, co ich czeka na Endorze. I niech tak zostanie. Jeśli rebelianci rozszyfrują transmisję, zanim ją usunę, cały plan się posypie. Niech moc będzie z wami. Zhakuj to, proszę. Nadszedł czas. Ruszamy na Sulu, żeby dołączyć do reszty floty. Kapitan przeżyła współrzędność. Czas przygotować hipernapęd. Możemy sprawdzić, co z tą imperialną transmisją. Prawie skończył się... Droidzie, zneutralizuj. Agencie Hask, dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Zrozumiano. Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość. Kapitan Rejk, nowe rozkazy. Flota Imperium poleci na drugą stronę Endora. Poczeka tam na atak rebelii, a następnie... Wyczyszczone. Rebelia nic tu nie znajdzie. Uwaga! Biegła imperialna militarka. Jest bardzo niebezpieczna. Znaleźć ją! Agencie Hask. Już czas. Rozpoczynam przygotowania. Zdobędę jakiś blaster i dotrę do punktu ewakuacji. Ruszam do walki. Korpus próbusz. Nie dajcie jej uciec! Droidzie, hakowanie. To nie działa! jestem na miejscu. Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. 3, 2, 1. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego 0 strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko, obliczenia skoku było idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Dżabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona.